Druk 365, projekt o informacji o części mieszkańca. Szanowni Państwo, ja chciałbym zaproponować Państwu taki projekt uchwały. Projekt uchwały, który tam się wziął. Wziął się z tym, że w tym roku nam się udało szczęśliwie przetargu uzyskać dość kosztujące na biuletyn, które Państwo przyszło ukazał, jest dostępny. Udało się zaoszczędzić kwotę około 5 tysięcy złotych. Nasza uchwała czy projekt uchwały jest odpowiedzią na propozycję Rady Dzielnicy Pierwszej, która jakiś czas temu wystąpiła z inicjatywą, żeby odnowić groby powstańców kruszowych, które są na cmentarzu Rakowickim. Są one dość mocno zniszczone. Ta konstrukcja jednego z tych nagrobów kosztuje 7 tysięcy złotych. Uważam, że jako komisja myślę, że dobrze byłoby wspomóc po prostu. Działanie. I przeznaczyć na jakąś symboliczną pewną kwotę, żeby się do tego dołożyć. Szanowni, tam jest jakieś odmienne zdanie odnośnie powstania styczniowego? Nikt się nie masz. Dobrze, przepraszam. Oni nawet nie wiedzą, która jest rocznica. W związku z tym, ja bym proponował, żebyśmy podjęli uchwałę na następujące treści, się przenosimy na kwotę 1500 zł na zadanie pod nazwą Uczelni Wybrani Rady Dzielnicy Trzeciej. Na zadanie pod nazwą rekonstrukcja na Zdrowiu Żołnierzy Polskich Weteranów Powstania Stycznego, zachowanie na cmentarzu Rakowickim przy ulicy Pan Dobry. Uchwała kończy w życiu z dniem podjęcia, prawa drugi i uzasadnienie uchwały jest finansowym wkładem na Radzie Trzeciej Komisji Czerwonej w upamiętnieniu uczestników Powstania Stycznego, którego 150. rocznica wchodzi w tym roku. Dlatego miałbym Państwa prośbę o poparcie tej uchwały. Komisja przyjęła dyskusję. Bardzo proszę. Mam obawy, że zgodnie z regulaminem nie możemy przeznaczyć środków na tego typu rzeczy, ponieważ nagrobki na cmentarzu Rakowickim nie leży na terenie dzielnicy trzeciej. Jeśli mogę odpowiedzieć, pozwolę sobie zadać takie pytanie w kancelarii Urzędu Miasta Dzielnic Krakowa, ponieważ nie tylko nasza dzielnica ma taki pomysł, żeby te pieniądze przekazać, czy to zarówno dzielnica Wielka Brzeguszki, dzielnica Piąta Krowo. Tamte pieniądze zostały przyjęte. Propozycja, którą przedstawiłem w kancelarii, została oceniona pozytywnie, to czy może być coś takiego zrobić? A to nie wiem, na jaki przepis, bo o takie szczególnie pytania zadałem pytanie, czy możemy przekazać pieniądze na takie zadanie. Powiedziałem, że jak najbardziej tak. Wysłałem na projekt uchwały przed pokazaniem tutaj, żeby nie było wątpliwości natury prawnej, żebyśmy nie, żeby się nie okazało właśnie, że na remont pomnika Adama Mickiewicza też możemy przekazać. Więc na przykład odchodów. To wiesz co, możesz zadać takie pytanie. Nie, to jest już ciekawe, bo ja chcę coś takiego, co nie jest, że tak jest szczytne, to nam kancelarium, że nie. No ale to wiesz, to może pozwolimy na konkrecie, bo to jest ta uchwała, która była przepuszczona przez kancelarię. I kancelaria powiedziała tak, to jest nasza uchwała, że ci coś takiego było. Dziękuję. Dominik. Tak. Ja mam pytanie następujące. Faktycznie, no pewnie zgodnie z formalnej kancelaria znaczy liczby nie zakwestionuje tego zadania, natomiast nie jest to zadanie związane ze spokajnianiem potrzeb społeczności lokalnej mieszkańców dzielnicy. No, w żaden sposób nie jest związany, że bardzo w niewielki sposób, prawie w ogóle nie jest związany z dzielnicą. Jest to pytanie, czy tak będzie przypadek, czy nie tak. Ale ja mówię, że to jest 1500 złotych, to tam nie są jakieś pieniądze duże, które tam się dało, żeby się rozpostawiło. Na to ten otwarcie się wydaje, że pieniądze, moim zdaniem, co najmniej wątpliwie, jeżeli chodzi o zasadność. To znaczy w odpowiedzi, jeżeli mamy... To jest zrozumienie, ale nie reguluje postawienia. Chciałbym zaznaczyć, że mieszkańcy podróżnicy Czerwonego, czyli jednak komunikacja z okresu powstania styczniowego, jako osoby, które pomagały powstańcom, być może znaczy nie znam nazwy, ale zakładam, że skoro z Krakowa ludzie do powstania szli, znaczy, że z wsi wokół, czyli z Rakowic, z Polski, z tym, dlaczego oni też mogli
ustalone jego zaszkody za szlak. No właśnie to było tyle, że właśnie do tego zrozumieliśmy przeznaczyć na obawę tyle postępów. Leżał w naszym miejscu i gdzieś powodem. A bardzo możliwe, że właśnie to pieniądze teraz można przeżyć. Moim zdaniem, że chyba ktoś tam chce zrobić informację na temat tego, że na tym punktować na przykład na dzielnicy, prawda? Że na przykład nawiązującą do tego, że to jest... No ale to jest właśnie dzięki inicjatywie pana radnego z przemawą kadencji. Natomiast myślę, że najlepszym dowodem na upamiętnienie jest właśnie rekonstrukcja, czyli dołożenie się do rekonstrukcji. Chciałbym zauważyć, że cmentarz Żakowicki po pierwsze nosi nazwę jednej z części naszej dzielnicy, bo mówię, że na pewno ten na czemu to czekamy. Oczywiście, że dawno. Jeszcze ja jestem wcześniej. Tak, to ja tu chciałbym jak najbardziej kolegę radnego przewodniczącego Komisji Informacji zaprzeć. Wspierać takim działaniem. Przepraszam. Gdyż jeżeli chodzi o środki przeznaczone powiedzmy na takie nagrobki, nie jesteśmy w stanie iść na cmentarz leżący w naszej dzielnicy, bo nie ma takich nagrobków na cmentarzu Watowickim, więc nie ma, są zniszczone bardzo na cmentarzu Rakowickim, to jest jedno, a drugie mieszkańcy, czy albo powstańcy, mieszkali w różnych częściach, byli też powstańcy, którzy mieszkali na terenie naszej obecnej dzielnicy, więc to nie powinno być żadnego problemu, żeby zdawali te środki na tak szczyty cel. Tutaj jak najbardziej Państwa też namawiam do głosowania za tym. Żadnego doświadczenia, czy na tym cmentarzu leżą osoby, które są w jakiś sposób związane z naszą dzielnicą. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, będę za nim nie głosował. Uważam, że też czasami możemy od czasu do czasu robić rzeczy, które wykraczają poza naszą dzielnicę. Znaczy nie musimy, jeżeli pomysł jest dobry, może dać korzyści, no nie będziemy się jakimś takim ślepym poglądem, że nawet to Warszawy, jeżeli coś byłoby pozytywnego w Warszawie, jestem absolutnie za. Więc ja uważam, że każda inicjatywa, druga mała na rodzinę tego. Każda dobra inicjatywa wymaga poparcia jadę projektu. Ty jako prawnik. Przepraszam, zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Proszę Państwa, proszę Marek, proszę Państwa, jest zawsze wniosku formalnego. Tak. Przechodzimy do Państwa do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały za tekst 165? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze raz kto wstrzymał się od głosu? 5. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały za tekst 365.